Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest film, który podsumowuje notatki z grupy 12, którą uruchomiłem w ostatni czwartek. Grupa zajmuje się tematem datyw i akusatyw. Nie wiem, czy wiecie, mam cztery grupy. Każda z nich ma swoją nazwę 01, 12, 23 czy 4. I polega to na tym, że w każdej grupie robi inny temat. Czyli każda grupa to są grupy tematyczne. I grupa 12 to jest właśnie grupa z datywem, akusatywem. I tutaj jeszcze patrzę, czy dobrze wszystko gra. A widzicie, nie gra. I ta grupa właśnie się tym tematem zajmuje. Podsumowanie polega na tym, słuchajcie, że po prostu robię w ten sposób, że czytam zdania, które na tej grupie robiliśmy. Nie? Przy okazji, żebyście wiedzieli, grupa ma kosztuje 20 zł za spotkanie. Spotkań są 3 w miesiącu, nie 4 jak zwykle, tylko 3, żeby jeden tydzień był wolny. Grupy są małe, miłe, sympatyczne. Też zarządzam tym wszystkim, żeby to było właśnie dla Was fajny klimat. Także zapraszam, gdybyście chcieli uczestniczyć. Natomiast gdybyście nie chcieli uczestniczyć, zapraszam do posłuchania tego wideo, w którym właśnie omawiam zdania, które padły na grupie właśnie w czwartek, na grupie 12, czyli na grupie, na której zajmuję się datywem, akusatywem. Jak, nie, kiedy mogę Was odebrać? Pierwsze zdanie. Wann kann ich euch abholen? No, was, czyli wy to jesteście i ja w akusatywie, to jest euch, was. Dlaczego akusatyw? Ponieważ abholen od tego decyduje, o tym decyduje. Drugie zdanie. Wann hast du sie abgeholt? Kiedy ją odebrałeś? Czas przeszły. Ją to sie, ponieważ zaimek ona. W akusatywie to też jest sie, to też jest sie. W akusatywie zostaje. Oczywiście w tłumaczeniu przekładamy to jako ją. Muszę do niego zadzwonić. Zdanie. Ich muss ihn anrufen. Ich muss ihn anrufen. In z akusatywem od er, od on. W akusatywie to jest in. Dlaczego akusatyw? Bo właśnie anrufen to ma do siebie, że ma ten właśnie końcóweczkę, że anrufen łączy się z akusatywem. Anrufen, słuchajcie, odpowiada na pytanie kogo co. Musimy do nich zadzwonić. Kolejne zdanie. Wir müssen sie anrufen. Do nich. Oni to są sie. W akusatywie to też jest sie. Dlatego wir müssen sie anrufen. Dlaczego ona nie zadzwoniła? Dlaczego do niej nie zadzwoniłaś? Dlaczego do niej nie zadzwoniłaś? Warum hast du sie nicht angerufen? Angerufen. Warum hast du sie? Znowu mamy akusatyw od ona, od sie, to jest sie, po prostu. Natomiast tłumaczymy to jako do niej, ponieważ my w polskim mamy czasownik dzwonić do, a w niemieckim jest anrufen kogo co. On odbiera dzisiaj swojego najlepszego klienta. No i tu się zaczęły schody na zajęciach. Pamiętam, że są pewne rzeczy się pojawiły nie do końca dla Was klarowne. No ale cóż, taka zabawa. Er holt heute seinen besten Kunden ab. Wiadomo, że abholen z akusatywem jest czasownikiem kogo co odebrać. Kunde, jak widzicie, jest męskim rzeczownikiem z rodzajnikiem der, ale też jest rzeczownikiem słabym. To znaczy, w akusatywie otrzymuje kunde końcówkę n. Kunden. A seinen besten, no to jest akusatyw od męskiego. Seinen besten. Bo der beste to jest najlepszy. Ten najlepszy klient to jest der beste Kunde. Der beste Kunde. Dobra.
Stopniowanie przeszliśmy. Mały, klein. Mniejszy, kleina. Najmniejszy, am kleinsten. To dziecko jest najmniejsze. Das Kind ist am kleinsten. Ten klient jest najlepszy. Der Kunde ist am besten. I teraz omawialiśmy tą kwestię, że chcemy teraz der Beste dać, położyć przed rzeczownik Kunde. No? I w związku z tym nie możemy powiedzieć am besten, tylko der Beste Kunde. Ten najlepszy klient. To najmniejsze dziecko, das kleinste Kind. Das kleinste Kind. Najmniejsze dziecko. Bo to małe dziecko, to das kleine Kind. Czyli patrzcie, macie rodzajnik das, no bo Kind ma das. A przyimek, przymiotnik, przepraszam, czyli klein lub kleinst, otrzymuje końcówkę e. Kleinste lub kleine. Mniejszy, kleiner, to mniejsze dziecko. Das kleinere Kind. Patrzcie, jak macie przymiotnik klein i kleiner, mniejszy, stopniowanie, to ten kleiner, ten w tym stopniu drugim, też się odmienia. Skoro kładziemy go przed Kind, no to będzie das kleinere. Otrzymuje końcówkę e. Kleinere. Kind i das od rodzajnika Kind. Das kleinste Kind to jest to najmniejsze dziecko. Ich hole den besten Kunden ab. Ja odbieram najlepszego klienta. Den besten Kunden. Akkusativ, bo jest abholen. Ona dzwoni do swojej najlepszej przyjaciółki. Zdanie brzmi: Sie ruft ihre beste Freundin an. Patrzcie zawsze na czasownik. Anrufen. Dzwonić do. On się łączy z akusatywem. Ok. Jest kogo co? Ihre beste Freundin. No bo Freundin to jest die. Swojej najlepszej, czyli skoro ona dzwoni, to ta swojej to jest inaczej jej przyjaciółki. Jej najlepszej. Dlatego jest ihre. On dzwoni do swojego najlepszego przyjaciela. Er ruft seinen besten Freund an. Akkusativ. Mieć na sobie, to jest czasownik anhaben, też wymagający akkusatywu. Ona ma na sobie piękny czerwony płaszcz. Płaszcz, der Mantel, schön, piękny, rot, czerwony. I zdanie, sie hat einen schönen roten Mantel an. Ok, to jest wszystko, żebyście pamiętali, wiedzieli. Na mojej stronie martindesimons.pl macie tutaj notatki z tych grup 01, z 12, 23 i 34. W grupie 01 robię grupy podstawowe, zwroty podstawowe, czyli dla osób początkujących. Grupa 12, teraz mieliście próbkę z tego. Grupa 23 to jest lekcja, wiecie, warten auf, sich erinnern an, bitten um, fragen nach. Cała ta gama tych czasowników i przymiotników. A oraz grupa 34 to są zdania złożone. No tu już się dzieje grubo. Ale to zapraszam do obejrzenia nam stąd na wejście, żebym wam tu głowę nie zawracał. Bardzo wam dziękuję. Dobrej soboty życzę i całego tygodnia. Hej, na razie.